Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest przeurocza gra Don't Starve, w której po raz kolejny będę starał się nie paść z głodu, ewentualnie od ataku jakichś wrednych wilków. Co tym razem? Spróbuję wreszcie ukończyć ten Alchemy Engine, czyli kolejne urządzenie do wynajdowania innych urządzeń. Mam nadzieję, że mi się uda. Zapraszam serdecznie. Kolejna noc przede mną. W zasadzie się kończy, to już świt. Garnek napełniony. Aha! No, głodny nie będę. Jestem najedzony, jestem zdrowy. I nadszedł kolejny dzień. Rosną mi uprawy. Jaki ja mam plan dnia? Żebym to ja wiedział. Nie mam, szczerze mówiąc, żadnego planu. Gród to przeżyć. Mam siatkę na owady. Nie mogę złapać owadów. Dużo rzeczy muszę zbudować, żeby te pszczoły nieszczęsne wreszcie, no ale to... Sprawdźmy skrzynię, by sobie przypomnieć, co to było. Nasionka, marchewka, jedzonko. Dobrze, weźmy troszkę tego. Przygotujmy potrawę złożoną z dwóch marchewek, smażonych borówek i surowego mięsa. Niech to się smaży, podczas gdy ja będę się udawał na przygody. To weźmiemy ze sobą, gdy mnie głód mnie dopadł w trakcie moich podróży. Jeszcze raz zerknę. Borówki już zostały nawiezione, tak to się mówi chyba. Patyków właściwie nie potrzebuję, mam aż nadwyżkę. Natomiast trawa jak najbardziej. Potrzeba zbierać trawę, bo mi się zużywa w zastraszającym tempie. Moje podróże dnia 23 zaczynają się od poszukiwania trawy. No pięknie. A linę mogę robić nawet bez urządzeń specjalnych i to bardzo dobrze. Weźmy sobie kwiatek. Czy ten kwiatek można by zasadzić gdzieś tam koło pszczółek? No, pszczółki nie chcą mi miodu produkować. Znaczy nie chcą się w ogóle pojawiać. Ale to szczegół. One gdzieś tu były w tych dolnych rejonach. Dużo jeszcze rzeczy do odkrycia na pewno. Królik. Właśnie. No, panie królik. I will destroy you! Nie mają co robić. No, tak to chyba nie zadziała. Obserwujmy pszczółkę. Tu lecą. Mają jednego kwiatka. Mam pszczołę. To nie jest źle. Mam dwie pszczoły. I trzy pszczoły. I cztery. To be or not to be. Czyli być pszczołą, albo nie być pszczołą. Dobra. Złożyliśmy siatkę, ale to nie szkodzi. Trochę pszczół mi się udało złapać. Muszę sobie jednakowoż przypomnieć, po cóż ja je ścigałem. Spokojnie, króliku. Jesteś bezpieczny. Tamte uciekły. Teraz pytanie... ja cię kręcę. A drzewiec czemu? No, drzewiec tu krąży, przecież on nie ma powodu, on tak sobie tylko chadza, tak? No dobrze. Kawałek drewna przy okazji gdzieś tutaj. Pozbierajmy go. Urosła mi chyba już kapusta. Nie, jeszcze nie. Kapusta albo jeszcze jakieś nie wiadomo co. Niechże sobie przypomnę teraz, po cóż mi były pszczoły potrzebne. Tu raczej... Nie. Zawsze mam problem, żeby się poruszać tutaj po tym menu. Siatka na owady, no tutaj słabo już niestety. Turbo Farm Plot. O, ptasiek się złapał. Dobrze. Niech się złapują te ptaśki. Zawsze to jest dobrze mieć. Moja włócznia już słabo wygląda teraz.
Warto by zainwestować w kolejną, tak? Bo się potem obudzę bez włóczni i nie będzie wesoło. Muszę zrobić linę. Linę zrobić można. Ops. I teraz się zajmiemy włócznią. Dobra. Jest i włócznia, i pancerz. Z brzytwą można by ogolić te żubry. No to już wiem. Ale tak naprawdę potrzebuję tego alchemicznego urządzenia. Science. Gdzież ja to mogę znaleźć? Science. Ach, potrzebuję kamienia. To kamieni szukałem. Rzućmy okiem na tą skrzynię, czy już mam przygotowane przedmioty. Tak, jeszcze troszkę mi kamieni brakuje. Złoto jest, a więc tego będziemy szukali przede wszystkim. Okej. Okay. Czy lepiej zrobić śpiwór? Czy lepiej się po prostu podpalić ognisko i... To dobra. Muszę zrobić jeszcze jeden sznurek. To się da zrobić tutaj. Oj! Plecak przepełniony. Na razie odchody wywalimy tutaj. I śpimy. Mam nadzieję, że mi... Zaczynam się robić głodny, ale to nie problem, bo tutaj już czeka na mnie garniec z jedzeniem. Nie zaspokoił on mojego apetytu tak, jakbym chciał. Ale nie szkodzi. Zatem poszukujemy kamienia. Taki jest plan wycieczki dzisiejszej. O, i znowu ptasiek. Dobrze, nie jest tak źle z tym jedzeniem. Aha. No tak. Zarządzanie ekwipunkiem. Jest to rzecz niezwykle ważna. Okej. Okay. Tutaj jest parę fajnych rzeczy już mam przygotowanych. Znowu sobie przygotujemy jedzonko. Tylko tak, patyków jest za dużo. Niech sobie tutaj leży. Okay. Zobaczmy, co my tu mamy. Trzy. Mięsko też przygotujemy sobie w ten sposób. I tu niech się smaży. A będzie na później, prawda? To odłożymy tutaj. Mięsa mam zapas. Marchewka w zasadzie niech sobie też tutaj już spoczywa. Nasionka, czemu nie? Się kruki nie chcą złapać do tego. I już moje warzywa. Dobrze. Jak tu się wybrać na eksplorację? Skoro... O, marchew to nie jest specjalnie udany zasiew, no ale dobra. Niech będzie marchew. Brzytwę przełożymy gdzie indziej, czy cały czas. Zajmuję się przekładaniem tego ekwipunku. O, za mało skrzyń! Trzeba zrobić kolejną skrzynię. I tak, oto moje eksploracyjne potrzeby. Holender. Pewnie to już, kurde, drzewiec. Trzeba uważać z tym drewnem. Uważaj z tymi drzewcami. No i się skończyła siekiera. O mój Boże. Tak to jest niestety, że zamiast ruszać na eksplorację, muszę dbać raczej o to, co... Lender, wielkie drzewa tutaj. A może tu się nie pogniewają? O jać, tu nic ciekawego z tego drzewa mi nie uda zebrać. Muszę, żeby to nie był drzewiec. Straszne mam stresy. Nie ma co przesadzać z tymi lasami. No proszę. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze można by... No niewątpliwie skrzynię zrobić muszę, no bo co? A to pewnie ze trzy drzewce rosną. Jule. Zebrać trawę? Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. No cały dzień zmarnuję na łażenie za trawą. Lepiej, że tu jakiś wściekły drzewiec chodzi, no. Nawet nie mogę borówek zebrać. Ach, wiem, co zrobię. Potrzebuję więcej drewna. Zajmiemy się tym. Aż.
zrobiłem? Ja nie chciałem tak wykopać tego. Nie. Ciekawostka. Przepraszam bardzo. Coś tu kompletnie jakoś inaczej wygląda niż kiedyś. A, muszę uważać po prostu, co wykopuję. Dobra. Można wykopać taki obszar. Ciekawe, co można potem zrobić z tą trawą. To ci. Ciekawostka. Aj! Tego nie chciałem zrobić. Panny boskie. Znowu będę zbierał trawę przez cały dzień, a potem na końcu zrobię z tego, co? Zrobię z tego śpiwór. Ale to nie szkodzi, to nie szkodzi. Ważne, że kolejny dzień uda mi się przetrwać. Robinę borówek. Żeby zaspokoić głód. Już będę miał chyba drewno na następną skrzynkę. Oj. Zaryzykujemy ścięcie tutaj tych drzew. Myślę, że można. Chyba zdążę jeszcze kosić to drewno. Zanim przyjdzie noc. Wracamy do obozu. Szybko. Mam pochodnie? Gdyby coś? Mam. Gdyby coś się miało zdarzyć niepokojącego, no mam gotową pochodnię. Pozwolę sobie jeszcze tylko rzucić okiem, czy widzę w dobrą stronę. Co z tą płacią zieleni tu zrobić? Okej, zbliżam się do siebie. Nawozić by też trzeba by było trawę, żeby... Chyba sobie rozpalę tym razem. Nasionek tu ja mam dużo. Tak, chyba sobie rozpalę trawę. Żeby to zrobić, zrobię sobie linę. Jest. Uff. Dobra. Muszę sobie zbudować troszkę desek. No i nie mogę nic dźwigać. No pewnie, że nie mogę. Wszyscy cały jestem obładowany jakimś towarem. Czy skrzynię mi się uda zrobić teraz? Jest. Kolejna skrzynia, no i pytanie. To będziemy sobie trzymali jakieś takie... tu są ważne rzeczy. Tutaj będzie, tu jest pożywienie, więc Stinger raczej nie. A tu będą narzędzia, takie jak chociażby brzytwa. Też brzytwę może i warto mieć ze sobą. Sadzimy tu sobie też szyszki. Jedzenie jest tu. To żądło przełożymy tutaj. Tak, i moja broda to też oczywiście w żadnym wypadku nie jest jedzenie. To tutaj. Drewno. Czy mam zapas drewna? No, odłóżmy to tutaj. Właściwie chciałem jeszcze te bawole kupy gdzieś trzymać. Niech będą tutaj, bo z jedzeniem raczej tego trzymać nie będę. Się mogłoby fatalnie skończyć. Zjedzmy coś. No właśnie, noc warto przeznaczyć na... Wsadźmy te dwie. A? Może jakieś nasionko? I może kawałek mięsa. I tu jest jeszcze piórko. Dobra. I to piórko schowamy sobie gdzieś. Chyba tutaj? Tak. Okej. Dobra, zaraz się skończy noc. No to teraz chyba jesteśmy w pełni gotowi na wyprawę. Miejsce w plecaku jest? Jest. A, zapomniałbym o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tam mamy kolejny dzień, 29? 25 dzień mojego radosnego... Zapomniałem wcisnąć gotowanie. Dobra. Na razie sobie poradzimy z borówkami. Miejsce w plecaku na jakiś czas powinno starczyć. Kilof sobie zbuduję, gdy zajdzie taka potrzeba. Mam do tego odpowiednie narzędzia. Zobaczmy, co też na tej wyspie sąsiedniej ciekawego się zdarzyło od czasu, jak mnie tu nie było. No
No tak, oczywiście, to muszę zbierać, no bo... Dzień dobry, panie Bawole! Jak bywa? Ponoć warto obóz gdzieś tutaj rozbić, w pobliżu. Bo wtedy te bawoły dosyć sobie radzą dobrze z wilkami, które mogłyby nas chcieć napastować. Żeby gdzieś ruszyć dalej w poszukiwania, muszę sobie zrobić lampkę, czapkę z lampką. A żeby czapkę z lampką zrobić, muszę złapać owady. Żeby złapać owady, no, historia jest długa. Tak czy inaczej. Ruszamy gdzieś na poszukiwanie kamieni. Chciałbym odwiedzić też sąsiednią wyspę. Oj. Żeby to zrobić, żeby spokojnie sobie pochodzić, poeksplorować, potrzebuję mieć wykonany... Tak jest to. Oraz śpiwór, 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 śpiwór. Jak będę próbował się zdrze... Shit. Że wilki. Oj. No więc poradzimy sobie chyba z wilkami. Moja włócznia jest w dobrym stanie. Jak coś będę uciekał do bawołów. Tu jeszcze nie byłem. Aha! Już się rozwalił Kilow. Strasznie się boję tych... Najważniejsze już zrobione. Niedługo alchemiczne. Narzędzie sobie stworzę. Skąd te wilki są? Ciężko jest ocenić po dźwięku. Masz, łajdaku. W kiepskim stanie ten pancerz? O! 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 Chodź. Masz. Uff. No i kolejna walka z wilkami zakończyła się zwycięstwem. No to jesteśmy na dobrej drodze, żeby zbudować alchemiczny silnik. Alchemy Engine. Alchemy. To dumnie brzmi. To już żeśmy przebadali tą wyspę dosyć dokładnie. Zbierajmy troszkę odchodów. Przygotowałem sobie śpiwór na nocne wojaże, ale widocznie nie będzie mi potrzebny. Tutaj coś się wydarzyło niedobrego. No chyba ja tutaj spaliłem las. I te nocne pająki... O, nie, z tą stronę nie chcę iść, tam jest dużo pająków, dużo za dużo. Nie wiem jak zasadzić kwiatki temu. Potrafię je tylko zrzucić na ziemię. Pewnie jakoś można. O, jest troszkę trawy. Jestem bezpieczny, jeżeli chodzi o... O to, czy zdążę na noc do domu. Zdążę, muszę zdecydowanie więcej trawy zbierać. Ona mi się bardzo szybko zużywa. Takie mam wrażenie. Ale... Zdaje się, że dzisiaj będziemy mieli okazję zbudować silnik alchemiczny. Moja baza wypadowa rośnie. Jest też jedzonko. Bardzo dobrze. Gotujmy sobie tak. Teraz będzie... Mięso... Można elegancko ugotować tych potworów. Rzućmy tutaj Dragon Fruit i to będzie naprawdę dobry posiłek. Coś mi się wydaje. Jeszcze tutaj. Tutaj tu zbiorę sobie tą trawę. Jesteśmy przygotowani. Tu się wszystko smaży. Mogę sobie zrobić linę, żeby w nocy piękny ogień rozpalić
No i najwyższa pora na wybudowanie silnika alchemicznego. Czy damy radę? Pewnie tak. A tu. Nasionka tu. Proszę bardzo. A niech sobie rośnie tutaj drzewo. Będę je sadził jakoś tak... Nie drop, tylko chciałbym to zasadzić. Come on. Come on. Kamieni mamy coraz więcej. I można je przerobić na... Ale niech ja to znajdę, co ja chcę zrobić. A to powinno być tutaj. Tak jest. Nocne prace nad silnikiem alchemicznym. Już to jest poważne urządzenie. Mamy drewno i co jeszcze będzie mi potrzebne? Do tego złoto. Silnik alchemiczny. Gdzie to? Tu science. Research. Build. Tada! Nocne prace nad silnikiem alchemicznym zostały niniejszym ukończone. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Trzymajcie się. Pa, pa!